Polska Dom Maklerski Deal Broker. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj 24 stycznia. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Na giełdzie wzrosty zaczniemy tradycyjnie od instrumentu SP500, po prostu indeks amerykański. Na skutek wczorajszych wzrostów widzimy, iż świeczka dzienna zamknęła się powyżej linii trendu spadkowego. Linia trendu spadkowego jest to kluczowy opór. Linia ta datuje swój początek w styczniu zeszłego roku, czyli spadki z zeszłego roku, spadkom z zeszłego roku towarzyszyła właśnie ta linia trendu spadkowego. Czyli na skutek wczorajszych działań to pierwszy raz sesja giełdowa zdołała zamknąć notowania powyżej tej linii. Czyli jest to ważny moment, jakby wyznacza zmianę już coraz bardziej widoczną, potwierdzenie zmiany momentum, z którym mamy do czynienia dla amerykańskich akcji. Od dołka w październiku i dołka z września, dzięki tym dwóm punktom, możemy narysować linię trendu wzrostowego dla odmiany. I dopóki zostanie zachowana, to jasno wyznacza nam z kolei wzrosty ewentualnie i możliwość kontynuacji tej tendencji. Jeśli chodzi o kolejne wsparcie, to jest poziom 3800 punktów, który do tej pory został obroniony i w dalszym ciągu stanowi poziom wsparcia. Jeśli kolejnym takim potwierdzeniem do tego, iż to kupujący zaczynają wygrywać tą walkę, to jest na wykresie dziennym funduszu RSP. Jest to fundusz równoważony indeksu SP500, czyli tutaj 500 akcji z indeksu jest w funduszu w równej wadze. Na tym ETF-ie został wygenerowany sygnał tak zwanego złotego krzyża. Złoty krzyż ma miejsce, gdy średnia szybsza 50 przecina do góry średnią wolniejszą 200. Ostatni raz mieliśmy z tym do czynienia w sierpniu 2021 i to wyznaczyło początek większych wzrostów przez cały rok 2021. Oczywiście nie stanowi gwarancji, iż, przepraszam, sygnał był wygenerowany 2020, sierpień 2020. Oczywiście nie stanowi to żadnej gwarancji, iż będziemy mieli teraz powtórzenie tej sytuacji, bo każdy sygnał jest tylko pewnym prawdopodobieństwem, a nie gwarancją. Natomiast to, co na pewno widzimy, to to, iż mamy dodatkowe potwierdzenie, iż momentum zaczyna się zmieniać. Tak? Zapraszam na stronę Deal Broker, link poniżej, szerzej opisałam tą formację oraz różnicę pomiędzy ETF-em równoważonym na indeks SP500 oraz ETF-em takim tradycyjnym, gdzie wagą jest wielkość przedsiębiorstwa, jest wytyczną dobrania do koszyka akcji. Dobrze, jeśli jesteśmy tutaj przy innych stronach niż platforma, to odwiedźmy także TradingView. W TradingView warto obserwować kilka wykresów. Jednym z nich jest chociażby wykres amerykańskiej inflacji. Widzimy szczyt na poziomie 9. W dalszym ciągu widzimy osłabianie się inflacji, także jest to pozytywne, jeśli chodzi o akcje giełdy jako takie. To, co jest bardzo ważne, to jest rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich. Widzimy, iż po okresie bardzo gwałtownego umacniania się rentowności amerykańskich obligacji, powoli też momentum zaczyna się nam tutaj zupełnie zmieniać. Czyli mamy tutaj szczyt w październiku zeszłego roku i od tego czasu widzimy, iż zarysowała nam się linia trendu spadkowego, czyli mamy połączone dwa szczyty, została zrespektowana ta linia przy kolejnym umacnianiu i w tym momencie widzimy, iż nie ma powodów do niepokoju na ten moment po prostu, iż rentowność amerykańskich obligacji po prostu się osłabia. Jeśli spojrzymy na indeks zmienności VIX, to także tutaj mamy dobre informacje, czyli
indeks zmienności WIG przełamał linię trendu wzrostowego i znajduje się poniżej tej linii. Czyli to też daje nam dodatkowe potwierdzenie, iż zmienność maleje, a nawet poziom wsparcia został przełamany. Czyli to jest giełda amerykańska, indeks szeroki. Jeśli spojrzymy na akcje technologiczne za pomocą indeksu Nasdaq, świeczka dzienna także zamyka się nam pozytywnie powyżej linii trendu spadkowego. Także mamy potwierdzenie tej samej sytuacji. Przypominam coś, co oczywiste, to na skutek najbardziej ucierpiały akcje technologiczne na skutek umacniania stóp procentowych. Akcje technologiczne to Nasdaq, a akcje wysokotechnologiczne, innowacyjne to ARK Invest. Jeśli spojrzymy na notowania tego funduszu, widzimy, iż w tym momencie także trwają wzrosty. I w tym momencie notowania tego funduszu znajdują się powyżej dołka z maja, czyli od maja do teraz widzimy, iż zmienność zmalała, spadki się ustabilizowały. Poziom dna z maja został pokonany, ale widać, iż w nieznacznym stopniu mamy do czynienia z odbiciem od poziomu wsparcia, wyznaczono je tutaj tą linią, przełamanie poziomu oporu i mamy tutaj już kontynuację tego ruchu. Tak? Zobaczymy, jak to dalej będzie kontynuowane, ale wygląda to jakby też oczywiście i ten ETF, to jest wszystko ze sobą powiązane, tak? Czyli SP500 jako szeroki rynek, a później można zawężać przeróżne podsektory. Także bardzo popularnym tematem jest otwieranie się chińskiej gospodarki i z tym związane okazje inwestycyjne. Inwestorzy poszukują nowych okazji inwestycyjnych po tak długim okresie spadków na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Akcje chińskie bardzo ucierpiały w ostatnich latach, także nic dziwnego, iż na skutek tego, iż chińska gospodarka się teraz otwiera, inwestorzy poszukują okazji inwestycyjnych nowych. Widzimy przed nami popularny ETF na akcje internetowe chińskie. I tutaj uwaga, także od poziomu dna do aktualnych wycen mamy już wzrosty na tym ETF-ie rzędu 77%, czyli jeśli ktoś tutaj nie wszedł do tej pory, to w tym momencie może to być troszkę już po ptakach, tak? Być może warto poczekać na jakąś korektę, bo to już jest tak modny temat, że wszyscy o nim mówią, wzrosty są już przeolbrzymie i tutaj być może jest okazja długoterminowa, ale być może warto się zastanowić, czy koniecznie trzeba gonić za ceną, czy można też poczekać na jakąś korektę. Jeśli chodzi, to jest ETF na akcje chińskie technologiczne. Można za naszym pośrednictwem poszukać przeróżnych ETF-ów. Jednym z nich jest ETF na akcje chińskie szerokie, o skrócie MHI. Jest to fundusz iShares. Tutaj aż takich wzrostów nie ma jak dla chińskich akcji technologicznych, natomiast te wzrosty są i tylko od początku tego roku fundusz zyskał 14%. Jeśli mówimy o Chinach, to też warto pamiętać o dolarze. Jakby gdy dolar się osłabia, jest to bardzo dobre dla krajów rozwijających się, dla Chin, dla Europy. Mamy do czynienia z osłabianiem dolara od września do teraz. Ten trend trwa. Na wykresie tygodniowym widzimy, iż ostatnie dwa tygodnie indeks dolara zamyka się spadkami, czyli mamy jedną świeczkę spadkową, kolejną świeczkę spadkową i te dwie świece przełamują linię trendu wzrostowego, czyli mamy dodatkowe potwierdzenia, że indeks dolara się osłabia i trend trwa w długim i średnim terminie. W krótkim terminie jak najbardziej można oczekiwać odreagowania tego, tak? Czyli odreagowania i być może będziemy mieli do czynienia z chwilowym umacnianiem się dolara. Ale
Dla inwestorów warto jest pamiętać ten obraz w długim i średnim terminie, a ten jest, iż jesteśmy aktualnie w środowisku słabnącego, osłabiającego się dolara. Przejdźmy dalej. Ropa naftowa. Ropa naftowa na skutek ostatnich tutaj kilku sesji giełdowych, które gdzieś tam chodzą sobie w miejscu bez dużej zmienności, ale jakby nie było, została pokonana linia trendu spadkowego dla notowań ropy. Mierząc od szczytu z czerwca, mamy szczyt z listopada i w tym momencie ta linia została pokonana. Także otwiera nam się powoli momentum być może do umacniania energii, umacniania cen ropy. Spójrzmy na ETF XOP. Tutaj, jak ostatnio zaznaczałam, iż jest bardziej prawdopodobne pokonanie, jednakże iż podaż wygra, to zaczyna to być postanowione pod znak zapytania, bo jednakże popyt pokazał inaczej. Czyli widzimy, iż fundusz powrócił do swojego kanału wzrostowego, czyli w tym momencie, tak jak jest, dopóki ten kanał zostanie obroniony, dopóki notowania będą znajdować się powyżej tej linii, to raczej będzie bardziej prawdopodobne kontynuacja umacniania. No zobaczymy, jak to będzie. Warto obserwować nie tylko ETF, ale także sam wykres ciągły kontraktów futures na ropę. Czyli to jest ropa i metale szlachetne. Para walutowa złoto do euro. Tutaj obserwowaliśmy wyłamanie z tej konsolidacji. Mamy do czynienia z wzrostami, które trwają w dalszym ciągu i generalnie złoto jako takie bardzo znajduje się blisko tak naprawdę szczytu wszechczasów, czyli mamy do czynienia z mocnym umacnianiem się złota. Notowania znajdują się jedynie 6% od szczytu wszechczasów, czyli bardzo, bardzo blisko. I proszę pamiętać, w środowisku, kiedy w dalszym ciągu mamy wysoką inflację, jesteśmy coraz bliżej tego, aż Fed będzie miał swój pivot, czyli odwróci swoją politykę monetarną. Przynajmniej może nie zacznie obniżać stopy procentowe, ale nie będzie podwyższać ich, to generalnie jest to pozytywne dla złota, tak? Czyli to złoto przez ostatni czas nie mogło niejako się umacniać, dlatego iż Fed podwyższa stopy procentowe. Inwestorzy mieli alternatywę w postaci obligacji, w postaci odsetek gwarantowanych z obligacji. Natomiast jeśli już tego nie będą mieli, to wtedy jest to bardzo dobra sytuacja dla złota. Duża inflacja i brak podwyższania stóp procentowych, więc nic dziwnego, iż ten popyt widzimy, iż trwa napływ funduszów do złota. OK, z mojej strony to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli materiał się Państwu podoba, zapraszam do polubienia materiału, pozostawienia lajków. Dziękuję, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.